6 na 10 w większości jakby wydawnictw czy serwisów, to gra może równie dobrze nie istnieć. To jest tylko sposób wentowania. To koleś stoi nad truchłem i konia dosłownie. To jest ekwiwalent, nie? Mam procesor. 16 rdzeni. Żałuję, że dałem tej grze 6 na 10. Ale czemu? Dobra, nie wiem, posłucham, bo co ja się będę wypowiadał? Ja pograłem i faska była i mam wrażenie, że to większość, wiesz. Żałuję, że dałem tej grze 6 na 10. Cities Skylines 2 po 8 miesiącach od premiery jest karykaturą City Buildera. Tekst Konrad Sarzyński, czyta Kuba Paluszek. TV gry. Ogólnie nie znam w ogóle polskich serwisów, ale w moim kurwa życiu to po prostu istnieje IGN. IGN, tak jak prezydent Trump. Bad, okej? Okay? Oni są bad. Reviewers bad. I o. W Cities Skylines 2 tuż przed napisaniem recenzji bawiłem się całkiem nieźle. Grę trapiły absurdalne problemy techniczne, a jej mechaniki były dalekie od ideału, ale zabawa sprawiała frajdę. Teraz została tylko gorycz, a tytuł ten stał się absurdem za grube pieniądze. Gdy zobaczyłem informację, że do Cities Skylines 2 trafiła spora aktualizacja wprowadzająca ekonomię 2.0, a dosłownie chwilę później kolejna z licznymi poprawkami To o ekonomii 2.0 to ja słyszałem. Znaczy, słyszałem, że idzie i tak chciałem się za to zabrać, ale kurwa doszedłem do wniosku, że nie mam jednak 200 godzin, żeby budować miasto znowu od 0. Stwierdziłem, pora wrócić. Może to już ten moment, że... Chuja, to kłamstwo wszystko to, co tu widzisz. Żeby budować takie fajne drogi, ja musiałem mieć jakiś jeden chyba mod, który odblokowywał kurwa strukturę dróg, żeby to działało, nie? W ten sposób. Produkcja stała się po prostu dobra? Staram się nie popadać w skrajności i wybór oceny poprzedzony jest w moim przypadku dość długim namysłem. Próbuję oddzielić własne uprzedzenia czy upodobania od faktycznej wartości, jaką gra reprezentuje. Na chłodno przeanalizować, ile jest w niej dobrego. Przeglądając swoje recenzje, co do zasady zgadzam się z nimi mimo upływu czasu i nawet jeśli obecnie zmieniłbym wystawioną grze notę, to raczej raptem o pół oczka w górę czy w dół. Od kosmetyka. I choć nie oceniam w recenzji nadziei i perspektyw, dałem się chyba porwać w tym przypadku tęsknocie za moim ulubionym gatunkiem, typowym klasycznym city builderem. Takim jak za czasów SimCity 3000, w które zagrywałem się setki godzin i które w jakimś stopniu ukształtowało moje zainteresowania i pchnęło mnie do zrobienia doktoratu z rozwoju miast. Jest... A to jest kurwa śmieszne na przykład. Bo mi osobiście... Jak faska wejdzie na city buildery, ale najlepiej mi się ogląda na przykład urbanistów, city planerów normalnie. I jest chyba dwóch czy trzech ziomków, którzy pracowali nad projektowaniem właśnie jak drogi mają być, gdzie są jakie strefy. I im się w to, jakby oni w to grają i zgodnie z tymi zasadami jakby nie budują miasta. To gatunek, który właściwie już wymarł. Po upadku serii SimCity pałeczkę przejęło Cities, a po ostatniej odsłonie można było mieć nadzieję, że cykl ten pozostaje jedyną akceptowalnie dobrą propozycją dla lubiących budować miasta w bardziej współczesnym stylu. Bo konkurencja jest spora, ale skupia się przede wszystkim na średniowieczu lub oferuje rozgrywkę w stylu retro. Na premierę Cities Skylines 2 czekałem jak na Boże Narodzenie. Ba, specjalnie dla tego tytułu złożyłem nowy pecet. O ironio, za słaby, ale o tym za chwilę. Bawiłem się dobrze. Jasne, produkcja ta była na początku fatalnie zoptymalizowana. Miasta nie zachwycały graficznie, ale to była ta gra. Pomimo problemów budowałem szalone skrzyżowania, korkowałem nawet najmniejsze boczne uliczki i z szerokim uśmiechem patrzyłem, jak wirtualny świat i karta graficzna płoną. Wtedy 6 na 10 wydawało się odpowiednią oceną. To taki średniak, wprawdzie nie pozwala... 6 na 10 w większości jakby wydawnictw czy serwisów, to gra może równie dobrze nie istnieć. Jeżeli gra ma 4 na 10, to jest kurwa gówno, które jest niegrywalne i nie powinno się tykać. Tak to ludzie oceniają. Nie lubię numerków. Pojawiony problemów, ale oferujący przynajmniej kilkadziesiąt godzin frajdy. Nawet dzikiej frajdy, jeśli ktoś jest tak samo jak ja, zakręcony na punkcie urbanistyki. Teraz jednak 8 miesięcy nie, po premierze... No, ale widzisz, 8 nie. Skala jest taka. 10 na 10 masterpiece, 9 na 10 zajebista gra, 8 na 10 dobra gra. Od siódemki jest, no okej, okay, gra, średnia, okej. Okay. 6 nie istnieje. Tak to działa. Ale 60 na 100? No, trochę lepiej może, tylko to też, no mówię. Jeszcze pamiętam, kurwa, w którym, nie wiem, czy to w CD Action, czy w czymś było. Kiedyś były takie recenzje, gdzie oni dawali na przykład, fakt, dalej numerki, ale te numerki to były na przykład
grafika, estetyka, gameplay, muzyka, nie? I każda kategoria osobno. I jakoś to tak, wiesz, a to Femboya 6 na... Femboya i 2 na 10 byś dupnął, takie to pierdolenie. 50 na 100 to gra. Działaj chuj. No dobrze, ale to na chuj jest 50 punktów w dół. Oceniasz, jak bardzo chujowe coś jest? Jakby bez sensu jest, kurwa, takie skalowanie. Mi wystarczy dosłownie 5 gwiazdek. 3 gwiazdki to jest gra średnia. Ja wolę 1 z 5 mieć, jakby. 3 na 5? Okej. Okay. To jeszcze, jeżeli już numerki, to kurwa mniejsze. Jeżeli jest 10, to pochuj mi 5 liczb, żeby określić, jak chujowa jest gra. No. Tak. Nadzieja i optymizm już się wyczerpały, a ja mam poczucie, że stoję nad grobem gatunku, który pokochałem jako mały chłopiec w czasach podstawówki. Witamy, kurwa, w klubie! Witamy! W StarCrafta grałem, RTS-y poszły się jebać. W Quake'a grałem, arcade shootery poszły się jebać. No i co? To chuj jest matura ocenia... Och, kurwa, bo matura to gry. To nie chodzi o maturę. Chodzi o perspektywę. Jak powiesz komuś, że zdałeś maturę na 50, to pomyśli, że jesteś, kurwa, durny. Tak czy nie? No zdać zdałeś, ale mają ci za durnia. A to poniżej to da. To nie wiem, no. I że ten grób wykopało Colossal Order. Nie tylko serwując bardzo niedopracowaną grę, ale i popełniając chyba wszystkie możliwe błędy w kontaktach ze społecznością i planowaniu prac nad swoim dziełem. Dziś, gdybym miał wystawić ocenę nie tylko za stan faktyczny na premierę, ale też festiwal absurdu zaserwowany następującymi po niej aktualizacjami oraz butę i arogancję twórców oskarżających graczy o toksyczność, obniżyłbym końcową notę nawet o połowę. Oskarżających graczy o toksyczność? I mean... Może bullshit, to może, kurwa, dostali groźby karalne. To internet, ja nie wiem, co oni dziwi się, co? To policzek dla graczy. To działanie na szkodę gatunku oraz branży. To żart. Za jedyne 208,79 zł w promocji. Gdy blisko premiery Skylines 2 narzekałem na brzydkie, mało zróżnicowane budynki, często słyszałem od znajomych, że to przecież pozycja wydawana... On tutaj, kurwa, cenę pokazał. No spoko, ale to City to takie też pierdolenie, bo City Buildery zawsze były drogie. Tak samo Simsy są, kurwa, drogie i wszystkie DLC to trzeba chyba ze 2000 zł wyjebać. Truck Driver, kurwa, Simy wszystkie, tak? Jak chcesz Street Fightera ze wszystkimi postaciami, to wydasz, kurwa, 600 zł. Tak to wygląda, no bullshit, no ale to jakby czy to się, kurwa, ma do oceny, jak dobra jest gra? Przez paradoks, że to tylko chwilowe, lada moment dostaniemy serię DLC wprowadzających mnóstwo pięknych, dopracowanych obiektów w każdym możliwym do wyobrażenia stylu architektonicznym. Tak się jednak nie stało. Dodatkowa zawartość pojawi się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, ale będzie to zdecydowanie za późno i za mało. Może gdyby budynki były ładniejsze, ich małe zróżnicowanie... Pisaliśmy statement ostatnio klientowi, super przepraszający, wyjaśniający, dlaczego gra nie będzie supportowana już 4 lata po premierze. Dlaczego ma być nowy tytuł, w którym będą błędy naprawiane i wprowadzone uwagi community? 40 stron z 50 to były komentarze, zabijcie się, bojkot i chuj... No tak! Ludzie, ogólnie, każdy, kto, kurwa, choć trochę w grach siedzi, powinien zdawać sobie sprawę, że ludzie na internecie to zjeby. Anonimowość ludziom w internecie pozwala, kurwa, pisać tak spierdolone rzeczy i zachowywać się jak jebane retardy. Bo oni, to, te wiadomości nic nie robią, nic nie wskurają. To jest tylko sposób wentowania. To koleś stoi, kurwa, nad truchłem i wali konia, dosłownie. To jest, kurwa, ekwiwalent, nie? Jakby nic to nie zmienia. Ale on się czuje teraz lepiej, bo on się zemścił na złym deweloperze. Są chujowi deweloperzy, są dobrzy deweloperzy. Czasami na przykład deweloperzy są dobrzy, ale management jest chujowy, czy wiesz, jakby nie mają doświadczenia, bla, bla, bla. No, kto jak kto? Ja całe życie w grach spędziłem, ale bez przesady, no żeby, wiesz, ludzi męczyć, chuj. Jedyna osoba, której należy się męczarnia, kurwa, za gry, to Bobby Kotick. Nie wydawałoby się aż tak problematyczne. Niestety, poza wieżowcami mamy do czynienia z zaledwie kilkoma modelami w różnych wariantach kolorystycznych, a skoro o kolorach mowa, te są strasznie smutne, wyblakłe i nieciekawe. Kurwa, jak małe zróżnicowanie to generalnie jeden z głównych problemów gry. Podobnie jest chociażby z samochodami dostępnymi w raptem kilku modelach, które i tak są beznadziejnie opracowane, więc trudno zasłonić się tu pietyzmem włożonym w ich tworzenie. To tytuł z 2023 roku, wydany więc w tym samym czasie co Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 czy Lies of P. Nie widzimy tego jednak na ekranie i choć gra wygląda inaczej niż poprzedniczka, to czy ładniej? Cóż,
inaczej. Wymagania sprzętowe ma z kolei bardzo współczesne, a nawet wykraczające w przyszłość. W wersji premierowej największym wyzwaniem było dla mnie obciążenie karty graficznej, przez które nawet RTX 4070 Ti dławił się i z trudem utrzymywał 30 klatek w rozdzielczości Full HD. Z czasem się to zmieniło i gdy karta graficzna przestała być już tak żyłowana, wyszło na jaw klasyczne dla dużych symulacji ogromne obciążenie procesora. Mój Intel Core i7 13700K z 16 rdzeniami i 24 wątkami zaczyna mi... Nie wiem czemu, ja mam zawsze wrażenie, że jak ktoś w ten sposób mówi, to tak... Mam procesor 16 rdzeni, 13600K... Bez przesady, kurwa. Ja grałem na swoim gównie. I śmigało. To kurwa, z pecetami to taka pizda jest, niestety, że tu pójdzie, tam nie. I chuj, no. Bo jest trochę inna technologia gdzieś wrzucona. Także to performance, to wiesz. Może naprawią, może nie, może wyjeb wszystko, może mody. Mieć problemy gdzieś przy około 100 tysiącach mieszkańców, a przy 130 tysiącach gra z prędkością inną niż najniższa jest niemal niemożliwa. A takie miasto zajmuje przecież tylko fragment mapy. Gdy już zahaczyliśmy o temat samochodów, warto wspomnieć, jak poruszają się po drogach. Dostaliśmy znaki drogowe, sygnalizację świetlną i jezdnię o różnych znakach poziomych, jednak kierowcy potrafią zignorować dosłownie każdą z tych rzeczy. Skręcanie w lewo na podwójnej ciągłej? Jest. Zawracanie w miejscu nie tylko do tego niedozwolonym, ale i skrajnie niebezpiecznym? Czyli realistyczne, tak? Gdzie jest problem? Standard. Dodajmy do tych zachowań wyjątkowo dziwną fizykę jazdy, wykonywanie nagłych zwrotów o 90 stopni i dziwne sprężynowanie aut, jakby były zrobione z galaretki albo wycięte z kreskówki. Otrzymamy wówczas całkowity drogowy chaos, który nie ma uzasadnienia w realiach budowanego miasta. I o ile nasze błędy faktycznie powodują... To, co teraz zrobił, to błąd. O tu? Ronda działają na początku. To się nauczyłem właśnie od tego City Plannera, jak budował i pokazywał aktywnie. Ronda działają na początku, a później jest jeden chuj po prostu. W tej grze ludzie nie ignorują, jakby jak jest pusto z lewej, to oni nie jadą od razu na rondo. Tylko muszą stop jebnąć i dopiero ruszają, więc kurwa wychodzi na to, że i tak wszyscy się zatrzymują. Podują korki. A na skrzyżowaniu, jeżeli jest zielone, to kolej zapierdala się, nie zatrzymuje. Tak, kiedy obserwujemy sytuację na drogach, mamy wrażenie, że wszystko to jest dziełem jakiegoś generatora liczb losowych. Im dłużej się temu przyglądamy, tym bardziej jesteśmy przekonani, że to absolutnie nie ma najmniejszego sensu. Że to jedynie sztuczny wypełniacz, makieta udająca, że coś się na tych drogach dzieje. Teorię tę potwierdza zresztą znikanie samochodów, gdy gra uzna, że w sumie łatwiej będzie się ich pozbyć, bo przeprowadzenie ich przez jakieś skrzyżowanie jest zbyt trudne, lub po prostu algorytm nie ma na to ochoty. To jest specjalnie wprowadzone, żeby tłumoki, kurwa, nie zatkały sobie miasta permanentnie, to raz. A dwa, dosłownie w tym modzie, co mówiłem, do zmieniania pierdół, jest też opcja. Możesz, jakby jak chcesz grać realistycznie, to odznaczasz opcję i nie ma disponu. I musisz sobie radzić, kurwa, właśnie ze wszystkim. Po co więc przejmować się ruchem, jeśli to tylko farsa, która i tak nie ma na nic większego wpływu? Tu właściwie gra nieco przypadkiem pokazuje prawdziwą polską szkołę zarządzania miastami. Korki? To tylko konstrukt społeczny. Być może wiele problemów Cities Skylines 2 wynika z faktu, że twórcy chyba nie mają pojęcia, dla kogo tak właściwie robią tę grę. Na pewno nie dla zaawansowanych graczy, którzy szukają wyzwania ekonomicznego, bo na tym polu jest nudno i już po godzinie zabawy mamy maszynkę do zarabiania pieniędzy. Możemy zostawić grę uruchomioną i iść na przykład zrobić sobie herbatkę, no a tak. Pieniądze same wpływają do miejskiej kasy. Jak dobrze balans zrobisz, to hajs będzie się zgadzać. Czy zbudujemy brudne przemysłowe miasto, czy nowoczesną stolicę światowych finansów. Nie jest to też zbyt dobra propozycja dla fanów planowania metropolii i tworzenia pięknych, realistycznych makiet. Obiektów jest mało, a gra ma gigantyczne problemy z wytyczaniem dróg, prowadzeniem rur, czy nawet poprawnym stawianiem większych budynków. Chcesz ładne miasto? Lepiej uruchom pierwszą część. Możliwe, że najlepiej bawić się będą osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w tym gatunku. Choć jeżeli nie jesteśmy podekscytowani perspektywą wznoszenia wielkiej metropolii i samo obserwowanie narodzin nowego miasta
ta nie jest dla nas celem oraz nagrodą, zapewne przytłoczy nas ogrom błędów i problemów. Nie będziemy widzieć modelowo rozlewających się przedmieść, ale ubogie i smutne tekstury. Nie dostrzeżemy złożoności symulacji ruchu drogowego, tylko chaos w poruszaniu się pojazdów i różnego rodzaju graficzne potknięcia w ich animacji. I w końcu rzucimy to wszystko jeszcze zanim zacznie się prawdziwa zabawa z wieżowcami i wielkimi dzielnicami, bo dotarcie do tego momentu wyczerpie nasze pokłady cierpliwości oraz mocy obliczeniowej procesora. Jestem staroświecki. Jakoś mi się tak w głowie poprzewracało, że jak kupuję gotowy produkt, to oczekuję, że będzie on gotowy. Pogodziłem się z faktem, że praktycznie wszystkie gry w dniu premiery trapią większe lub mniejsze niedociągnięcia techniczne, a optymalizacja często totalnie leży. Narzekam na to, ale powoli się przyzwyczajam. Nie umiem jednak zrozumieć... Widzisz, nie wiem, może koleś jest kurwa fanem po prostu builderów. Ja na przykład lubię spędzać grube godziny. Ja restartuję grę 5 razy, spędzam po 50 godzin budując miasto i tyle się nagrałem. W grze dla jednego gracza wprowadzane są drastyczne modyfikacje statystyk budynków czy mechanik, które potrafią zniszczyć dotychczasowe miasta i wymuszają zaczęcie wszystkiego od zera. Takie działania uszłyby na sucho we wczesnym dostępie jakiejś gry niezależnej, ale nie w największym city builderze na rynku. Kolejne zmiany przypominają trochę bezmyślne klikanie w arkuszu kalkulacyjnym. Dodanie zera tutaj, dzielenie przez 5 innej wartości i obserwowanie co się stanie. Sprawia to wrażenie, jak gdyby Cities Skylines 2 robili ludzie, którzy nie czują za dobrze tego gatunku. Niby fajnie, że kolejne łatki zaczęły wychodzić w wakacje jedna po drugiej, ale dla mnie ma to efekt odwrotny od zamierzonego. To wczesny dostęp i to jeszcze dość nieudolnie prowadzony, w którym miasto zaledwie po kilku dniach może stać się przeterminowane, wymagając remontu z uwagi na zmienione warunki rozgrywki. Dla gracza to jednak dość spory problem, bo uruchamiając grę w ciągu tych kilku dni dostaje 4 różne wersje gry, w których różne budynki i pojazdy mają różne cechy, zachowanie i wpływ na otoczenie. Jak tu długofalowo planować miasto? I przede wszystkim, po co cokolwiek planować, jeżeli dosłownie za kilka dni wszystko może pójść w rozsypkę? Tak, że większość ludzi nie planuje miast. Większość ludzi po prostu, kurwa, buduje uliczki. Widzieliśmy wszyscy, jak grał, kurwa, Igor. Wspominajmy też o modach. Tych jest obecnie około 3200 i zapewne z każdą z takich zmian przynajmniej kilka zaczyna generować problemy. Nadążanie za tym wszystkim zaczyna się robić kłopotliwe, bo trzeba wgryzać się w notki z opisami poprawek i zastanawiać się, którą część gry nam one popsują. A czy wspominałem już, że modów nie ma w warsztacie Steama, a jedynie na osobnej platformie Paradoxu? Szapoba. Co zatem dalej? Usunę grę z dysku i z własnej woli raczej do niej nie wrócę. Pewnie włączę ją jeszcze kiedyś, by przetestować jakiś ważny dodatek, czy może w ramach wyzwania rzuconego przez widzów, ale dla frajdy, sam z siebie, na pewno nie. A co z gatunkiem klasycznych city builderów? To chciałbym, żeby przetrwał. Odnalazł ścieżkę, tak jak dawniej po upadku SimCity, z nową wizją i energią, ale zdecydowanie bez Cities i bez tego studia, bo tego miasta uratować się już nie da. W międzyczasie zbuduję sobie socjalizm w Workers and Resources, albo może jakąś uroczą osadę w średniowieczu, a może wrócę do bobrów w Timberborn i ruszę szukać perełek wśród niezależnych produkcji. Jedno jest pewne, nudzić się na pewno nie będę, za to tęsknić za dobrym city builderem będę bardzo. Trochę racji ma, kurwa, chłopak, ale no... Nie, miałem wrażenie, że tu łatwo spierdolić dużo, jeżeli chodzi o coś takiego jak Cities, bo jakby tam wszystko zależy od wszystkiego innego. Jeżeli chcieli coś naprawić, to spierdolili wszystko inne. I tyle. Ale te... Żałuję, że dałem 6 na 10. Ja wiem, kurwa. Czy ja wiem? Tak, żeby nie było, żeby było sprawiedliwie. Mam 50 godzin. I to 50 godzin, gdzie trochę było faski, trochę zmuły. Są lepsze. Czekaj, w jedynkę miałem ile? 160, no, więc pewnie było lepsze. Manor Lords bardzo mi się podobało. Więc jeżeli tu i tu mam koło 50 godzin... Nie, mam wrażenie, że po prostu trochę... Tytuł trochę, kurwa, clickbait. Ale no, trochę racji ma, chłop, co zrobisz. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.